Sezon 2020 miał być wspaniały. Z nowym rokiem snuliśmy plany wyjazdowe na drugą półkulę, gdzie motocyklami mieliśmy przemierzać bezkresne pustkowia, mierząc się z wysokimi temperaturami, jadowitymi pająkami, wężami, groźnymi krokodylami i mało przyjaznymi autochtonami. Jednak w marcu wszystko się zmieniło. Dotychczasowe życie obróciło się do góry nogami. Zamiast szukać lotu na antypody, trzeba było szukać maseczek i płynów do dezynfekcji. Sytuacja paniki trwała dość długo. Zamknięci w domach zaczęliśmy myśleć, jak z tego wybrnąć. Chęć czynnego wypoczynku była duża. To sprawiło, że pojawił się pomysł przemierzania polskiego wybrzeża rowerem, czyli od Świnoujścia do Krynicy Morskiej. Od pomysłu do czynu nie trwało długo. Szybkie zakupy ekwipunku, długie i ciężkie treningi sprawiły, że we wrześniu 2021 czterech typów stanęło do wyzwania. Jest 5:30 i zaczynamy przygodę. Jedziemy na dworzec. Już jesteśmy w trójkę. Dwóch kolegów już jedzie. Mieli oczywiście przygodę. Pierwszy laczek na drodze asfaltowej. Ej, przygodo! Poznań Głów i rozkminka, z którego peronu odjeżdżamy i gdzie jest pozostała dwójka. Jest kolejna ekipa. Dzień dobry. Jak się macie? Opona naprawi... Kurwa, kolejny grevel. No. Już. No to jesteśmy w komplecie. Ja też nie. A oto nasze kozy, z którymi będziemy obcować przez następne kilka dni. Wszyscy zadowoleni. Wagon numer 15. To oczywiście wagon dla sprawnej inaczej, jak widać na załączeniu na obrazku. Załadowali. Dobra. To możemy do paczkomatu. Gotowi. Jeszcze nie jest rozpoczęta prawa. A już jest naprawa. To jesteśmy na miejscu. Świnoujście i powoli się wysypujemy z pociągu. O, jedzie kolejny. Tutaj właśnie. Tym sposobem jeden krok mniej do piekła. Pociąg odjechał. My się przebraliśmy. I jesteśmy gotowi do wyzwania. Powiedzmy. Gotowi? Nie mam butów. Najświętsza panienko, co my teraz poczniemy? Gotowi. No to zaczynamy. Pierwsze metry. Z dworca na prom. I dostaniemy się do granicy. W związku z tym zaczniemy naszą przygodę od granicy. I już płyniemy. Jesteśmy. To schodzimy na ląd i kierujemy się w stronę najbliższego sklepu rowerowego. Pierwszy postój. Tu kowal, tu wulkanizator. Wszyscy są. Nowa opona wjechała. Będzie idealnie. No, po zjedzeniu lunchu dojechaliśmy nad morze. Mamy 3 km 44, 55 minut ruchu i jesteśmy nad morzem. Dobrze. Dojechaliśmy do granicy państwa w Świnoujściu. Chyba już mogę powiedzieć, że jazdy czas start. Przeprawa promowa kosztowała nas w dwie strony przynajmniej godzinę. Plus krótki dojazd do granicy, jakieś pół godziny. Więc ogólnie myślę, że straciliśmy na to 2 godziny. Tak, straciliśmy. I to jest trasa R10, tak? Tak. Dobra. Hej, ja już mam zadyszkę. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfów las, Adam zaprasza was. Naprawdę ładnie. Ciężko. O kurde. Na stojąco zobaczymy, czy dam radę.
O kurde, koło mi się ślizga. Ale chyba dam radę. Ale kurwa, ta dupa normalnie mi tu. O, prawie. O kurde, nowy odcinek był wymagający. R10. Tym razem nie w lesie, ale zaraz przy morzu, więc sobie jedziemy i lasem, i wybrzeżem. Woliński Park Narodowy. Widziałem żubry ostatnio. Żubrowisko. Bilet ulgowy. Wiesz co, ja proponuję żubra zobaczyć wieczorem. Ja też, ale nie żubra. I nie ciepłego, i nie z puszki. Ale bobra już bardziej. Zmienią na trasa. Nie jedziemy R10. No, przeszkody. O kurde. Super OS. Nie jest lekko. Zwłaszcza, że 28 kilo na pokładzie. Dobra, najgorsze za nami. Chociaż nie, chyba nie najgorsze. Nie ma stopni. O kurwa. Ale górka. Ja tu ducha wyzionę zera. Dobra, latarnia Kikut. O kurde. Pokaż, uciekaj mi tu z trasy. Kurwa, czy dam radę? Dam, na 100% dam. Dam, kurwa, chuja dałem ty. No nie udało się podjechać. Ale co zrobić? Trochę się pogubiliśmy. Ale bywa. Ludzie, kupcie stronę. Oj, znaleziona zguba. Kurwa, to wy się zgubiliście, ja no. Jechałem prawidłowo, nie? Weszliśmy, bo nie można tego nazwać wjazdem. I mamy tutaj tę oto piękną latarnię morską. Ale kosztowało to dużo wysiłku. I teraz wyższość XC-ka nad Grevelem. Za chwilę dojedziemy na miejsce pierwszego noclegu. Jeszcze do końca nie wiemy gdzie, ale jest już godzina 6, zaraz będzie się ściemniało, więc trzeba rozbić namiot za jasnego. Będziemy mieć około 50 km przejechane, niewiele. Ale trzeba przyznać, niewiele, ale trzeba powiedzieć, że wystartowaliśmy o godzinie tak naprawdę 15. Sportowa, czyli jak znalazł, dla takich sportowców jak my, i jedziemy na jakiś kemping. Ale strasznie. Kemping pod lasem. A powiem wam tak, wygląda zacnie. Wygląda zacnie, tak. Jest tak. Europie, surowo, ma być. No, jest dobrze. Chłopcy, zapraszam tutaj do mnie. Proszę dowodziki. Za klimatyczne po 7 zł. Ty 12, bo masz duże płuca. Jest pole namiotowe. Dobra, a to jest lokalizowane. No i obozik gotowy. Będzie spane. Ale najpierw nieogary muszą napompować, kurde, maty. Samopompujące maty muszą napompować. Towi spakowani i gotowi do wyjazdu. No jak zwykle, za jednym trzeba czekać. 1,5 kilometra po wyjeździe. No i łańcuszek w Grevelku się popsuł. Ale na szczęście mamy tutaj spare partsy. Proszę. Tu jest rozkuwacz. Jest. Udało się. Rafałek będzie mógł jechać dalej. I jedziemy dalej. No i zjechaliśmy z asfaltu. I lecimy teraz sobie shooterkami.
Jeszcze do R10 nie dojechaliśmy, ale mam nadzieję, że za chwilę ją znajdziemy i pojedziemy sobie już na znaki. Jechaliśmy na R10 i już zaczyna się zabawa. Ładny widok. Wiaterek fajnie wieje, nie jest gorąco. Też co tu dużo mówić. Mamy początek września, więc to już nie jest szczyt lata. Mamy około 20 stopni, więc to jest naprawdę bajerancko. Trzeba się rozpędzić. Chyba jedziemy dobrze, zobaczymy. O, w plebiscycie na najładniejszy ubiór i okular to na pewno wygrałeś. Chciałem powiedzieć, niespecjalnie taki jestem. Jesteśmy na promenadzie w Rewalu i tutaj Rafcik na pewno zrobi temacik swoją stylówką. Natomiast nie wyobrażam sobie tutaj jazdy w sezonie. O, jesteśmy już za Rewalem i jedziemy kolejnym odcinkiem trasy R10. Pogorzelica Sandra. Ale fajny odcinek, ładny. No. Znowu zjechaliśmy z R10, jedziemy jakimiś kniejami. Zaraz zobaczymy, jak tam kolega Rafciu sobie poradzi na grewelku. Kurwa! Tutaj wyszła przewaga roweru XC nad grewelem. No ale i tak większość trasy jest jak na razie ścieżkami asfaltowymi. Zdecydowanie mniejsze opory, wyższa prędkość przelotowa i mniejsze zmęczenie. No co mówi się, gravel czy grewel? Dzisiaj mamy przejechane już 36 km ze średnią prędkością. Lepiej nie mówić. Jedziemy dalej. A my sobie pedałujemy w tych pięknych okolicznościach przyrody, prawda? Prawda. O, trzeba przycisnąć. O, niby małe wzniesienie, ale czuć. O, o. Chłopcy na grewelach zwolnili, piaseczki się pojawiły i kłopoty się pojawiły. No i kolejny część. Jedziemy już jakieś 1,5 km samymi kocimi łbami, cały czas delikatnie pod górkę, ale jest fajnie. O kurde, niekończąca się górka. Natomiast tutaj już jest niespodzianka. Obok bruku jest asfalcik przyjemny. W związku z tym jazda jest zdecydowanie przyjemniejsza. Można zapierdzić. O, można jechać szybciej. Znaczy wy możecie jechać szybciej. Cały czas delikatnie pod górkę, ale w ładnej przyrodzie. Pierwszy przystanek na jedzenie w Kołobrzegu, czyli będziemy mieć jakieś 67 km dzisiaj. No to jedziemy. Prowadzę. Jest średnia 22 i tak sobie jedziemy. Jesteśmy w Kołobrzegu, właśnie zjedliśmy obiadek taki, że ledwo weszliśmy na rowery i lecimy dalej. Mamy już przejechane, przekorbione 70 km. Jeszcze plan jest na kolejne 70. Czy damy radę? Zobaczymy. Jest godzina 15. Kołobrzeg. Ale fajnie. I o dziwo, żadnych ludzi na ścieżce rowerowej. To się liczy. Jest naprawdę fajnie. Nie trzeba walczyć o
miejsce i wyprzedzać wszystkich, się wkurzać. No, oczywiście zdarzają się tacy jak ci, ale generalnie jest porządek. Mnóstwo rowerzystów przemierza tą trasę. Naprawdę fajnie to wszystko jest tutaj zrobione. Oczywiście są odcinki, na których nie ma przejazdu, gdzie trzeba jechać do miasta i gdzieś kombinować, szukać, ale to też ma swój klimat. Fajny widok. Naprawdę ładny. Mamy w tej chwili jakieś 15 km do Mielna. Jedziemy sobie teraz takimi fajnymi drogami. Pytanie, ile kilometrów będziemy jechać czymś takim? No tu nie jest, ładnie ubita jest, bym powiedział, wybita. Trzeba szukać dziur i ją omijać. Ale może zaraz się skończy. A, szutry były tylko jakieś 2 km maksymalnie. Teraz jedziemy normalną drogą. Mamy w tej chwili 102 km. Więc można się zatrzymać. Był obiad 30 km temu. Teraz czas na kawkę. Jest Mielno. Nadmorska stolica Wielkopolski. Unieście. I tutaj już mamy piękną trasę rowerową. Można sobie ładnie jechać. Nie jest blokowana. Ale trzeba pamiętać o tym, że jest wrzesień. I Łazy nas witają dobrą ścieżką. I to już chyba będzie punkt docelowy na dzisiejszą noc. Aczkolwiek zobaczymy. Jest kilometrów 120. Chyba wystarczy. Drugą noc nie spędziliśmy na polu namiotowym, lecz w ośrodku, w takim oto ciekawym domku. W związku z tym wyspani, rzeźcy, ruszamy w trasę. Aczkolwiek dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, nie ma słoneczka, więc wszyscy na długie. No to zaczynamy. Kolejny dzień pedałowania. To już trzeci. Opuszczamy Łazy. Elegancko. Jesteśmy dość mocno rozjechani, no ale to są pierwsze kilometry. Trzeba nogi odpowiednio dogrzać. Każdy swoim tempem jedzie, tak aby później jedziemy, pedałujemy. Wiatr w klatę, nie jest łatwo, ale liczymy, że za chwilę los się odmieni. Średnia prędkość, ojej, 18, a zaraz będzie na pewno lepiej. Prawda? Prawda. No, tego się trzymamy. Zawsze jest lepiej. Jak tam, panie Adamie? Boli po przejechanym pierwszym dystansie ponad 100 km. Gdyby mnie kolano nie bolało, wszystko by było w porządku. No cóż. Nie. Musi boleć. No, w każdym razie mamy już nakulane 120 plus 60, tak? Tak. Czyli mamy już 180 km nawinięte przez 2 dni. Dopiero! No dopiero, ale jeden dzień to nie jest dzień, tylko to jest ćwiartka dnia. W związku z... I ćwiartka była. Ćwiarteczka była wieczorem. Ćwiarteczka również była, no. Chociaż miał być żubr, to była ćwiartka. Houston, we have a problem? Dałeś radę już? To mi wypadło i chuj. Pusto, ścieżka ładna. Krajobraz ładny, wiejski i zapach także wiejski. Można wziąć głęboki oddech i poczuć obornik. No, ale jak się wydaje, że to jest wolne, ale to zapieprz. No. Ale wieje. Normalnie jest zwiewana trawę.
Przejechaliśmy pole wiatraków, a teraz mamy dalszą część R10. Nie wygląda to zachęcająco, ale no cóż, damy radę. Będzie widoczny zajebisty. Myślałem, że będzie gorzej, ale całkiem przyjemnie się jedzie po tych betonkach. Z jednej strony jezioro, z drugiej strony morze. Taką właśnie mierzeją jedziemy. O, super OS. Bym się wypierdzielił. Nie udało się. O, był super OS z piaseczkiem, którego nie udało mi się pokonać. Płyty się skończyły. Lecimy asfalcikiem. Teraz będzie można dołożyć trochę. Jedzie. Wysuwa się na prowadzenie. Dej mu! Kolejny ciekawy odcinek trasy R10. Tutaj przynajmniej nie wieje tak jak na poprzednim polu. O, jedzie. Superman position! Jeden z nielicznych odcinków nieutwardzonych, ale króciuśki. Myślę, że miał kadr z 500 metrów, może kilometr. Ustka, 11 kilometrów. Wygląda na to, że dobiłem oponę. Mamy 70 ponad kilometrów i jest godzina pierwsza. Dobra, czyli znowu szybka naprawa. Chłopcy radarowcy, niby tacy motherfuckerzy, a ciągle przebijają dętki. Bo kurwa zapierdalamy jak hardcore, nie? No tak. No więc my jeszcze pojedziemy, a wy hardcore będziecie nas doganiać. Tak, chłodko. Dobra. Przynajmniej się spoczycie. No, przynajmniej się spoczycie, zmęczycie, może zrobicie jakiegoś koma na strawie. Dobra chłopaki, to do zobaczenia tam za parę kilometrów. Dobra, to jedziemy. Chłopacy naprawdę cisną, więc spokojnie nas dogonią. No i proszę, jeszcze słoneczko nas teraz ładnie uraczyło. Podjazd! O! O kurde! Dalej, ale! Kurde, co mi tu przeleciało? Sarna! O! Miałeś to, bo to kamerę? A, wiadomo. Miałeś to przez ciebie. Spłoszyła się twoich pstrokatych kolorów. Żółwik. Przecież to było leszczowate. No, ale teraz ja, patrz. Znowu tam. I sarenka nas znowu. No proszę, jak ładnie biegnie. Żeby mi tu zaraz pod koła nie wyskoczyła. No biedaczka się pogubiła. Uje, się wystraszyła. A bo tu jest płot. Dobra. O, tu jest płot i dlatego biedaczka. Leży, leży, leży i kwiczy. Pomóc ci? Przyjechać za ciebie? Tutaj co? Piaseczki. O! Wesoło. Tutaj kurwa. Tej, ale powiem ci tak, ta trasa mi tutaj trochę śmierdzi. To niby jest trasa rowerowa. Czerwona. Jak dobrze rozpoznaje kolor. Ale czy jedziemy dobrą trasą, to ja nie wiem. Zjeżdżamy z trasy, która nie była R10. No raczej byśmy się tam zajechali w tych piaskach, w związku z tym lecimy. Tutaj pan ładnie nam podpowiedział, że mamy dojechać do asfaltu i tam już zacznie się. Zatem robimy tak, żeby było troszeczkę lżej, te kilometry uciekały. Pan dobrze nam
podpowiedział. I tu jest R10. Jesteśmy już za Ustką. Koledzy nas jeszcze nie dogonili. Albo już są przed nami. Ponieważ trochę zabłądziliśmy. Jak widzieliście, wjechaliśmy na trasę, która nie nadawała się raczej do przejechania na cienkich oponkach i z takimi bagażami jak mamy, w związku z tym zawróciliśmy. Ale ewidentnie widać, że od paru kilometrów zmieniło się sposób oznakowania. I tak jak wcześniej było naprawdę ładnie to wszystko oznakowane, można było w prosty, przyjemny sposób znaleźć drogę, tak teraz, no niestety nie jest już tak łatwo. Ale i tak jest fajnie. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale ciśniemy. Jakieś oznaczenia są, ale jest fajnie. Koledzy nas jeszcze nie złapali. Podejrzewam, że tak szybko do nas nie dojadą. Oj. Strażnie! On tam nie ma hamulcy na tych oponkach. Będzie ząk. Już dupa do tyłu, jedź! Upewnisz! O kurwa, gdzie on wjechał? Dupa do tyłu! Obciąż tył, nie przód! Jesteśmy już w rowach i dołączyła do nas ekipa łataczy dętki. Więc teraz całą ekipą jedziemy dalej. No cóż, wjeżdżamy w Słowiański Park Narodowy i musimy uiścić opłatę. Dyszka i możemy jechać dalej. I tak sobie jedziemy, jedziemy. Parku nie widać końca. Była ładna trasa widokowa przez pierwsze 5 km, a teraz już ładne widoki. Ale zamiast ubitego szutru mamy płyty, które nie są przyjemne. Bo po pierwsze są strasznie nierówne. I to naprawdę nie jest fajne. Jesteśmy na północy, a tu góry. Zacny widok. Będą kluki i będą bagna. I będzie, mam nadzieję, gnój. Do zobaczenia zatem za chwilę. Szlak Złote Piaski. Już zmęczenie wchodzi. Mamy 120 km. Jeszcze 20 nam zostało. No dobra, jesteśmy gdzieś tu. No musimy dojechać. Łowciowych jesteśmy, no właśnie na legendzie. Tu, trochę daleko. Jedziemy dalej. Mało sympatyczną trasą. Parę kilometrów może było ok, ale jak mamy już 120 w nogach, to niestety nie należy to do najprzyjemniejszych. Niestety musimy jeszcze 25 machnąć, co nie jest fajne. Widoczki fajne, ale co z tego, skoro jadę i czuję ból. O, widać koniec mordęgi. Wreszcie. Dobra droga, można się trochę zrelaksować, odpocząć. Dupsko naprawdę boli. Po tych kilku kilometrach, mówię nawet kilkunastu, no też kilkunaście chyba nie, ale myślę, że tam z 7-8 kilometrów jechaliśmy po tych płytach. Naprawdę wyczepało. No i jesteśmy. Kluki. Kluki, czyli tak po poznańsku nosy. Przez klukę? No. Jesteśmy na rozdrożu. Łeba 22 km. Wydmy tam i 17 km z buta z rowerem na plecach. A tam mamy błota. I to jest nasz kierunek. No ale idzie ta trasa, to chyba to jest przejezdne, nie? No tak, ale jest zaznaczone, że podtopienia. Nie masz wpierdalać na... To jest tam, gdzie stałem w tym szlaku 10, w szlaku świętego Jakuba, kurwa. Szlak świętego Jakuba, tu w dół. O kurwa. O, moje dupsko. No ja też tu od razu. O, ale... Ale myślę, że jutrzejszy dzień może być kiepski. Poczułem czwóreczkę. Dobra, pan powiedział, że jak 100 metrów za mostkiem skręcimy w lewo, to będzie tragedia. Więc mamy jechać prosto. I wtedy będzie mniejsza tragedia. No więc wybieramy mniejszą tragedię.
i zobaczymy, jak wielka tragedia będzie. Napis: utrudnienia na żółtym szlaku. O! Ale niespodzianka. O, tam już widzę, walczą. O! Jezus Maria. O, jest tu trochę bagniście. O kurwa mać. Tam wjazd na nie jest trochę hardkorowy. No zjazd jest wybity, nie? Całkiem przyjemnie. Wesoło w każdym razie. Ale gdzie ten mostek? Jeszcze mostka nie widać. Ale na pewno widać utrudnienia. Torfowisko Kluki, kanał odwodniający. Z czym by tu jechać? Lewą czy prawą? Dobra, wybieram. O, dobrze wybrała. Zeskok! Podskok! Oj, chłopaki nie będą zadowoleni. Dupa do tyłu! Profesjonalizm. Tutaj chyba nie przejadę. Muszę to jakoś inaczej zrobić. Dobra. No to lecimy. Ciekaw, kto zgubi zaraz sakwę. O, a mi się kierownica obróciła. Ale jaja. Panowie, kiera mi się obróciła. To nic, jadę z obniżoną. No i kolejna przerwa techniczna, tym razem moja. Ale mam nadzieję, że szybciutko to załatwimy. Multitool jechana. Dobra, no to ja już też nie przeprowadzę, muszę przeprowadzić. O, kurwa. O. Kałużę ominąłem jak ostatni kasztan. Jest mostek w końcu. Dostaliśmy informację, że 100 metrów w lewo za mostkiem będzie Armageddon. Będzie tragedia. Więc trzeba. No więc trzeba jechać prosto. Za mostkiem, tak? Tak, czyli tam i tam. A my jedziemy prosto do Izbic, tak? No. Nie, prosto. Nie mamy jechać w lewo. A to jest gwiazda Instagrama. Zapraszam was do polubienia. Rafał, żaden rondo nie był w takim terenie na pewno. Słuchaj, nie na tylko polać, tak? I lecimy dalej. Pamiętać tylko, żeby nie skręcać w lewo za mostkiem. Bo tam będzie większa tragedia. A tu już były problemy. No i koniec. Mordęgi. Jest asfalt. Dupsko odpocznie. O, jest. O. Panowie, jak się czujecie po przejechaniu 15 km bloczków betonowych? Chujowo. Całkiem. A jak po Super OS-ie bagnistym? No, mi się mega podobało. To fajnie, ale mi biernika brakowało, bo tam też miałem ślizgi takie w tych niektórych. No ja też, nie? Niedługo cieszyłem się
asfaltem. Ale co zrobić? Oj, jest nadzieja. 20 km do Łeby. Mamy 130 km. Jeszcze 20 zostało. Dociągniemy. Najgorszy odcinek, czyli bagnisty. Przejechaliśmy kilometr bagna i było naprawdę ciężko. 20 km to sobie nie wyobrażam, ile czasu byśmy to pokonywali. Ale ominęliśmy i osiągniemy cel założony, czyli Łebę. Jest Izbica, czyli dojechaliśmy do miejsca, do którego mieliśmy dojechać. Dojechaliśmy w ciszy i spokoju. O, już każdy jest zmęczony. W tunelu lecieliśmy sobie przez ostatnie 10 km. Robi się już powoli ciemno. I zostało nam tylko już 10 km do Łeby. No jedziemy. O kurde. To już 8 km po piaskach. X-Tak przejechał. Przełajówki leżą. O, piersi. Daleko do Łeby? Kawałek. O. Kawałek. Brzmi dobrze. Ostatki. Które ciągnie się i ciągnie ta trasa. Może zaraz dojedziemy do asfaltu i będzie po kłopocie. Mamy w tej chwili przejechane ile? 149 km. Wyszedł na prowadzenie. Ostatni odcinek, chce być liderem. Jedzie, nacisnął, zobacz. Pizga tym światłem tak, żeby oślepić. Jest kozak. Ukrywał się cały czas. Teraz wyskocz. A tylko ogarnąć nocleg. Głodni jak cholera. Zziębnięci. A tutaj. Rzeźcy, uradowani, zaczynamy czwarty dzień. Dzisiaj rano kropiło, ale wynika z tego, że już chyba nie będzie. Jak zwykle te same dylematy, gdzie jechać, ale zaraz będzie temat ogarnięty. Ruszyliśmy, wiemy już jaki kierunek obrać. Jest chłodnowo, ale jest na pewno dobra temperatura do pedałowania. Jesteśmy dobrze ubrani, a podstawa to właśnie ubiór. Niestety jęczę i stękam, bo dupsko już mówi zdecydowanie nie. Po wczorajszych 150 km na wertepach niestety pojawiły się pewne dolegliwości w okolicach półżytków. Ale mam nadzieję, że za chwilę to rozjadę i będzie dobrze. O, jest mokro. Dobrze. Twardo. Tutaj Haszczyk czeka. Co zrobić? Nie, to tam nie rusza. Na moich oponkach. Fajna traska. Ja bym powiedział, jak znalazł. Na nasz typ rowerów. Noga boli. Dupa nie boli, więc jest bardzo dobrze. Ale dziś nie masz styl. Dzisiaj nie ma stylu, no. Dzisiaj, o, dzisiaj bezstylowo. Dzisiaj bezstylowo, ale jutro. No,
przygotowane najlepsze fatałaszki. Jutro będzie stylówka again. Krawat, nowa czapeczka. To nie będzie lipy, nie? Jedziemy na bogato tutaj do Gdańska, żeby sobie nie myśleli. O, piaseczki. O, chłopcy już stoją. Doświadczenie z enduro i rower typu XC w tym przypadku robi robotę. Tam jest morze, tam jest nasza trasa, a my jesteśmy w Borach Bożynowych. Bory Bożynowe. To nas na początku prowadziła. I lecimy w kierunku Helu. No więc jedziemy Mierzeją. Trasa generalnie jest piaskowa. Na chłopcy na grewelkach mają zdecydowanie większy kłopot, żeby przejechać. Teraz wyższość XC-ków nad grewelami się uwydatnia. No natomiast pierwsze 400 km, o 400 nie, przepraszam, pierwsze 300 ponad kilometrów ewidentnie było pod grewele. My mieliśmy przechlapane, mocno zwalnialiśmy podczas przejazdów asfaltowych, no ale teraz z kolei my musimy czekać za pozostałą częścią ekipy. O kurwa, o chłopacy tu raczej nie przejadą. Pytanie, czy ja przejadę? Chyba dam radę. Dam radę. Już to widzę. Jedzie. Da radę. Dał radę. Na pozostałych trochę poczekamy. I po 5 minutach pojawił się. Jest meta. Zobacz, wjechał na metę. Brawo, brawo, brawo. Jak kolarzówka? No dobrze, dobrze. Elegancko. Nie narzekam. Dajesz, dajesz! Woo! I na skuter. I ćmik. No to jeszcze chyba trochę poczekamy, zanim kolejni dojadą. Dawaj, 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 dawaj! Pokaż! Pazur! Patrzcie! Kwiatki polecą na niego. Jedzie! Tygrys! I bym miał, gdyby się wypierdolił. Nie, już tam jest. Raffaello! Dalej! Musisz na nią wjechać! Ładne zdjęcie. No i patrzcie, Rafałek, najszczęśliwszy człowiek pod słońcem, dzisiaj nie ma humoru. Czemu nie ma humoru? Kretyńska trasa po prostu. No. Jaka kretyńska trasa? Trasa jak trasa. Trzeba ten kawałek przeprowadzić. Przejechać kilkanaście metrów, kilkadziesiąt ewentualnie, ale kilkaset z 20 kilogramami, no dobra, 16 bonusowymi, no na pewno nie jest łatwo. A siły też trzeba zostawić, bo jakby nie było, czeka na to kolejne 100 kilometrów. No odcinek ewidentnie. Ale naprawdę kurwa, żeby wybrać trasę na odpłokingową. Nie jest łatwo. No i chyba się skończyły piaski. Miejmy nadzieję, aczkolwiek cały czas jedziemy Mierzeją. Ale miejmy nadzieję, że będzie już teraz jazda, a nie walka. Dalej, tylko kilometr pozostał. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie. Idę, idę, lubię, ole! Piaski gdzieś tam już zaginęły. Pojawiły się płyty i szutróweczka.
i fajne widoki. Ciąg dalszy, brakło oznaczeń. Jedziemy na nawigacji. Trochę błądzimy. Pojawił się jakiś spłowiały napis, że jesteśmy na traku. Czyli ciśniemy R10 dalej. Ładnie prowadzi. Czas się schować. Ile zostało do Helu? Nie wiem. Dobra, to ja cisnę, spotykamy się tam. Dobra. Na razie Leszcze. Dobra. To był taki mały żarcik z mojej strony. Do Helu mamy jeszcze jakieś 40. Zjechaliśmy z R10. Jedziemy w tej chwili sobie takim skrótem do miasta. A czym? Na pewno lepiej niż asfaltami między samochodami w dużym ruchu. Czasami tak trasa też może wyglądać, nie? Dobrze wyjść. Przygodę. Przejechaliśmy. Wyjechaliśmy. Trasa zrobiona. Ale do R10 jeszcze pewnie daleko, trudno powiedzieć, gdzie ona jest. Zobaczymy. Jest niespodzianka. No dobra. Czyli to jest trasa, którą byśmy jechali, a jechaliśmy chęchami. No cóż. Jesteśmy w Jastrzębie Górze. Lecimy zobaczyć klif, a potem walimy dalej. Teoretycznie Hel, ale zobaczymy, czy nie zmienimy planu. To się we Władysławowie okaże. Tam podejmiemy strategiczną decyzję, gdzie lecimy. O, tam się ktoś kąpie. O, są schody? Jedziemy po schodach? Obawiam się, że moglibyśmy stracić nasze kuferki. Dobra, krótka przerwa na jedzonko we Władysławowie i teraz lecimy na Hel. Piękna droga. Zarąbista. R10. Fajnie tak sobie pedałować. Jest moc. Jest moc. Tam jest też piękny widok. A przede mną dupa Pawła. Jedziemy 27, jest mi w pizdu ciężko, ale cisnę. Muszę się zbliżyć, żeby wskoczyć w tunel. Ale kurwa, nie jest łatwo. 28. O ja. Kurwa, nie ujebie, 33. Nie chuja. Dobra, tam jest gdzieś koniec. Czyli jeszcze jakieś 10-12 km. Ale już nie z tą prędkością. Nie jestem w stanie. No i Hel wita nas. Długa była ta droga na Hel. I jesteśmy na Cypru. Dalej już dalej nie da rady. No możemy iść jeszcze na plażę. Jesteśmy. Hel. Osiągnięty cel. Kilkadziesiąt kilometrów do przepływu. I najprawdopodobniej koniec przygody. Wracamy z Helu. Trochę inaczej. Na pełne trwamy. Trochę inaczej niż planowaliśmy, ale damy radę. Miał być prom. Będzie szybki niż. Powiem tak, co mi wygląda na niezły kopulodrom. Tu będą dantejskie sceny się odbywały na tej pace. Raz tak, raz tu. No, raz w przód, raz w tył. Poczekaj, to mój, to jest jednym, a drugim, bo nie ma bosów, nie? O, może być. Idealnie. Ławeczka.
Uuu, zabraknie. Oj, na patencie, elegancko. Dobra. I godzinka w przytulnym, cieplutkim kopulodromie zleciała naprawdę szybciutko. No i wyjechaliśmy. Idziemy na dworzec. Tu się okazało, że to kurwa nie tu. No nie tu. Kurwa, będzie trzeba jeszcze jechać. Popierdolił i nas wyrzucił nie tam, gdzie trzeba. To nie będzie fajnie. Nie. Po bezsensownie spędzonej nocce na dworcu w Gdańsku w końcu udało nam się wejść do pociągu. W ten właśnie oto sposób zakończyliśmy naszą przygodę. A pedałowali. A tam? Na rowerze? Rock Rider. Rafał na Rondo Road. Łukasz Canyon Endurance AL 7.0. Dzień dobry, jestem Paweł, lubię jeździć na rowerze, żaden ze mnie wymiatacz, żaden ze mnie pros, bardzo lubię przygody różne. Na moim przerobionym na gravela superiorze wybrałem się nad morze. Dziękuję. I czerwiec pros level 9. Wracamy z takim jakimby do Sedanu. No niestety nie udało się zrobić całego dystansu od granicy do granicy. Zrobiliśmy 480 km przez 3 pół dnia i tego pół dnia nam zabrakło. Niestety ograniczenia czasowe spowodowały, że musieliśmy zamknąć temat na helu i wrócić. Może następnym razem. No i koniec przygody. Na razem już. Dziękuję. My jedziemy razem. Dobra. Arka, do zobaczycha. Dzięki, uwagi. Hej. Hej.